Nawet nie wiem, czy jest noc, czy dzień. Niedługo zostanę stracony, a w zamkniętym pomieszczeniu czas bardzo się dłuży. Pozostało mi tylko czekać na śmierć, która wskaże mi dalszą drogę. Gdzie dokument? Mogę pokazać, tylko jego nie da się odczytać, bo jest cały we krwi. To nie problem. Ufasz mi? Nie. Jak oszukasz nas, to cię zabijemy. Nie pokażę wam tego dokumentu, dopóki mi nie powiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie ma teraz na to czasu. A później będzie? Tak. Dokonaj właściwego wyboru. Dobrze wie, co mam na myśli. Uciec, być wolnym jak dawniej, czy dokonać zemsty? Ucieknę i co dalej? Znów może być targany przez rzeczywistość, poszukując spokoju? Mogę to wszystko zmienić. Sam. Czas na zmiany. Wielkie zmiany. Wezmę miecz wroga i rozpłatę na części tych, co byli niby moimi braćmi. Wielka ręka sprawiedliwości jest zawita do ich okien, a nasze czyny zapiszą w stronę historii. Między innymi też chcę się dowiedzieć wiele rzeczy tutaj, o których mi nikt na razie nie chce powiedzieć. Jeszcze raz nie udało nam się zniknąć z zamku. Wyruszyliśmy niespokojnym krokiem w ciszy. Noce w przedziwnych miejscach mogą być zabójcze. Przekonałem się niestety na własnej skórze. Bestie szalały z głodu. Byliśmy łatwo zdobyczą. Musieliśmy przeczekać noc bezpieczną. Dość ciepłych miejsc. Poszło nam za łatwo. Czyby to kolejny niegodziwy plan? Po prostu mam więcej szczęścia niż rozumu. Coś mi się wydaje, że to dopiero początek mojej przygody w tym miejscu.
Więzień zbiegł. Wszystko zgodnie z planem.